ten autokar, który za tobą stoi, to od początku był twój pomysł i w dużej mierze przyczyniłeś się do jego zrealizowania. Jak to było? Po kolei opowiedz. Znaczy to zaczęło się od rozmowy na temat klubu i jego wizerunku. Stwierdziliśmy tam z grupą znajomych, że można to zrobić troszeczkę lepiej, żeby ten klub był rozpoznawalny, żeby się lepiej ludziom kojarzył. Jakieś tam padły hasła, że są wstępne rozmowy z Eurobusem na temat wożenia zawodników i tak dalej. No, zobaczyliśmy autokar, że jest taki no, biały, zwykły, ginie gdzieś tam w tłumie. No i zaczęły się rozmowy, co tu zrobić, żeby było fajnie. Ten projekt powstał tak naprawdę we współpracy z Danielem Bajkowskim. To jest główny grafik Rzeczpospolitej, jak to się mówi. Chłopak niezmiernie talentowany, mówię, burza mózgów, szybki projekt, szybka wizualizacja. Praktycznie ten pierwszy projekt, który się pojawił, został zrealizowany, to jest to, co widzimy tutaj w tle. No ale oczywiście tego by nie było, gdyby nie pomoc naszych partnerów, w tym firmy XXL Format, która jest wykonawcą tej reklamy. No i oczywiście naszego przewoźnika, firmy Eurobus. No, także mówię, to jest świetny przykład w ogóle tego, jak można, co można zrobić, jeżeli połączy się parę kreatywnych umysłów i jest dobra wola współpracy z każdej ze stron. W tym przypadku na przykład też z MPK, tak? Oni dostąpili nam plac manewrowy i hangar, gdzie mogliśmy ten autobus bezpiecznie okleić, niezależnie od pogody, przy okazji mylnia i tak dalej. Naprawdę, nie trzeba było nikogo przekonywać. Pojawiły się wizualizacje, zarząd zaakceptował. Każdy, kto został poproszony o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, nie było żadnego oporu. Oczywiście działamy, panowie, jest fajnie. No i widać, że jest nieźle. Myślę, że takim autobusem możemy śmiało i bez wstydu jeździć po całej Polsce. No przy okazji świetna promocja klubu, a przy okazji również naszego miasta. A przewoźnicy, którzy ten autokar wam udostępnili, oni nie boją się wysłać tego autokaru gdzieś tam dalej w Polskę, na przykład do Białegostoku? Wiadomo, że kibice się nie lubią. No właśnie, to była taka zagwozdka, co z nim zrobić. Tak, autobus, żeby był rentowny, musi jeździć, a z takim rynsztunkiem na bokach i tyle, no to niekoniecznie Białystok jest najbezpieczniejszym miejscem, ale panowie wpadli na świetny pomysł, po prostu poszli sobie, kupili autokasko. Panie prezesie, no jesteśmy tydzień przed ligą, przygotowania się kończą, autokar już stoi, nie wiem, co w klubie się dzieje przed samym startem rundy wiosennej? No autokar już stoi, bo za tydzień mamy wyjazd, pierwszy mecz w Ełku. Drużyna jest przygotowana, jeżeli pod tym względem patrzymy, myślę, zdrowie dopisuje. Z optymizmem patrzymy na tę rundę. A jak sprawy finansowe w klubie, jak to wygląda, jeśli chodzi o nowych zawodników? Kilku wiemy, że przybyło, kilku było. No pewne ruchy kadrowe były, zawsze są, ale nie ma to aż tyle zmian, jak w poprzednich przerwach zimowej było. To jak finanse. No finanse to oprócz ekstraklasy w Polsce, to chyba wszystkie kluby cierpią na braki finansowe, na ciągle walczymy o pieniądze, ciągle ich jest za mało. No myślę, że wsparcia trzeba jeszcze szukać cały czas, bo z tymi pieniędzmi, które mamy na tę chwilę zagwarantowane, to do końca roku będzie bardzo trudno spełnić wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z wyjazdów, z gry zawodników, z wynajmu obiektów. Także szukamy ciągle większego wsparcia finansowego, bo jednak ta trzecia liga, która gra w czterech województwach, potrzebuje większych pieniędzy. Oprócz tego, że to są wyjazdy, wiadomo, zawodnicy muszą być bardziej klasowi, bo to już jest ten poziom, trzeba przyznać, wyższy niż w roku ubiegłym na pewno. Panie trenerze, na tydzień przed ligą poprosimy o króciutkie podsumowanie przygotowań. No, myślę, że przebiegły w miarę zgodnie z planem. To, co chcieliśmy zrealizować, zrealizowaliśmy. Wiadomo, że w Polsce w zimę różnie bywa, tak? Gdzieś tam śnieg, jakieś tam pogoda nam nieraz zakłóciła, ale to w tym okresie jest normalne. A tak myślę, że w miarę dobrze, bez jakichś tam kontuzji przeżyliśmy. Tak naprawdę dzisiaj wszyscy byli gotowi do grania. Jedynym nieobecnym był Paweł Drażba, który jest przeziębiony i dzisiaj nie mógł zagrać, a tak wszyscy są zdrowi. Dzisiaj też bez kontuzji na szczęście, więc od wtorku w całej kadrze możemy zacząć przygotowania do sezonu, więc to jest, myślę, największy plus, że przez ten trudny okres przygotowań przebrnęliśmy bez urazów i w 100% frekwencji możemy zacząć ostatnią prostą. Dwóch zawodników już podpisało umowy z klubem troszkę wcześniej. Z tego, co wiemy, trzech ma podpisać dzisiaj kolejnych. Króciutko po jednym zdaniu może o każdym z nich. Na pewno dwóch wcześniejszych, Grabowski, młodzieżowiec, boczny pomocnik, bardzo duży potencjał chłopak prezentuje. Oprócz tego jest rocznikiem 9-7, więc na przyszły sezon także młodzieżowcem, bo też trzeba o tym myśleć, bo Gałązka, Kamienowski, kończą im się ten wiek, więc na pewno tu na plus. Jeszcze gdzieś ogranie na wyższym poziomie,
po tych sparingach już duży krok do przodu zrobił, do tego trochę taktycznie jeszcze nad nim popracować i myślę, że będzie z niego bardzo duży pożytek. Jeżeli chodzi o Kaszubowskiego, to też się wkomponował. Myślę, że jak dojdzie, tak jak już dzisiaj było widać, większa dynamika, więcej akcji oskrzydlających, to z niego też będzie duży pożytek, bo też tam w sparingach wcześniejszych pokazał, że piłka go szuka i te bramki może strzelać, więc tutaj też silnego napastnika szukaliśmy, bo tak jak wiemy, na jesieni Paweł Drażba złapał kontuzję i borykaliśmy się z problemem, że w tym przodzie mieliśmy niższych zawodników, bardziej dynamicznych, a też musieliśmy się tu zabezpieczyć. Tutaj też trzeba zauważyć, że Michał Tarnowski tak mocno został wprowadzony i w tych sparingach ważną rolę odgrywał. To też silny napastnik, wychowany, 9-9 rocznik, więc tutaj te braki uzupełniliśmy, duża rywalizacja na tej pozycji, więc to myślę, że też na plus wyjdzie. A jeżeli chodzi do następnych nowych, tych co testujemy, myślę, że prezes więcej może powiedzieć, jak zawodnicy podpiszą, mam nadzieję, że dojdą. Jest to boczny pomocnik, doświadczony boczny obrońca i defensywny czy stoper dzisiaj chłopak, który grał, więc to myślę, że tych trzech porozumie się z prezesem i na pewno to będzie wartość dodana do zespołu, jeżeli chodzi o tą rundę, bo też w sparingach pokazali, że mają potencjał do gry i wnoszą dużo do zespołu. Zgodnie z hasłem na nowym autokarze jedziemy po zwycięstwo w najbliższą sobotę za tydzień do Ełku po to zwycięstwo. Podglądał pan troszkę w trakcie tego okresu przygotowawczego, przynajmniej tych najbliższych przeciwników? Nie przyglądałem się, śledziłem tylko gdzieś składy, tak, jakieś tam informacje zbieraliśmy na temat Ełku od zaprzyjaźnionych gdzieś tam trenerów, co się dzieje. No na pewno trochę w stosunku do jesieni przebudowany zespół, kilku wróciło, kilku odeszło, a teraz w ostatnim czasie powróciło znowu, wrócił trener, więc na pewno to będzie inny przeciwnik niż na jesieni, będzie grał na swoim terenie. Będzie to na pewno bardzo trudny mecz, bardzo ważny, bo są bezpośrednio za nami w tabeli, więc na pewno to będzie trudne spotkanie, ale będziemy do niego dobrze przygotowani.